Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witam was w kolejnym odcinku Heavy Raina. Jesteśmy teraz na Melinie, o ile dobrze widzę stąd. Ale dobrze widzę. Troszeczkę sobie ściszę jeszcze głos. Ajajaj. Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego. Przejdźmy dalej. Przejdźmy. Zobaczmy, co nas czeka. Aha, i jedna ważna sprawa. Osoby, które będą spoilerować różnymi zagadkami, czy co się będzie działo, będą blokowane na moim kanale. Już widziałem niestety komentarze, które mówią, kto jest zabójcą, i no szkoda, że te kilka osób zepsuło i mi grę, i innym osobom, ale jakoś zbytnio się tymi przyjmuję, bo chcę poznać tą grę, jak to się będzie wszystko toczyć i tak dalej. Ale błagam was, nie spoilerujcie. To, że wy wiecie, tam osoby, które już oglądały tam inną serię bądź grały u siebie, niech nie psują zabawy innym, bo to jest naprawdę wkurzające. Ja stwierdziłem, że zabiorę się za te osoby i każdy spoiler będzie kasowany i ta osoba blokowana, także chyba nie warto być zablokowana na kanale. Okej. Okay. Co my tutaj będziemy musieli zrobić? Lauren Winter. Coś to panu mówi? Nie. Nie kojarzę jej. Okej. Okay. A, ta Lauren Winter. Trzecie piętro, na końcu korytarza, ostatnie drzwi po lewej. Okej, rozumiem. Trzecie piętro. Czyli ostatnie, czyli po lewej. Ostatnie drzwi po lewej, tak? Tak. To by było tutaj. Lauren Winter. Przykro mi, tylko umówieni klienci. A, fucken. What? $50. Bez całowania ani żadnej perwery. Pasuje. Ach, ta dziwka. Pieniądze na stół. Masz dokładnie 10 minut. Kiedy zadzwoni, to koniec. Jasne? Jasne. No i co dalej? A, gdzie jest tu? Tu jest tu. No podejdziesz tu, yo. O, Jesus. Na razie nic mi to nie mówi. Dobra, masz te 50 baksów i do roboty. Lepiej zacznij zrzucać ubrania, nie mamy całego dnia. Nie po to tu przyszedłem. Ach, kusia, glina. Mogłam wiedzieć. Czego chcesz? Na koszt firmy, tak? No. Nazywam się Scott Shelby, jestem prywatnym detektywem. Rodziny ofiar zabójcy z origami zleciły mi przeprowadzenie śledztwa. Przyszedłem zadać pani parę pytań o John'ego. Wszystko już powiedziałam policji i nie mam nic do dodania. Proszę dać mi spokój. No to może ją weźmiemy na współczucie pierw. Rozumiem, Lauren. Wiem, przez co pani przeszła. Serio? Wie pan, jak to jest znaleźć ciało własnego syna porzucone na odludziu? O nie, nie ma pan zielonego pojęcia, przez co przeszłam, panie Shelby. Dobra, no to ją wtedy przekonamy. Zabójca nadal przebywa na wolności i znowu zabije, jeśli go nie złapią. Mój Johnny nie żyje, co to za różnica? Poruszmy. Jeśli nie znajdziemy zabójcy, kolejne matki będą odnajdywać porzucone ciała synów. Ale pewnie! Co to panią obchodzi? To już ich zmartwienie, prawda? Jak to ktoś powiedział,
Żeby ona miała twarz inną, byłaby lepsza. Ta. Co chcę wiedzieć? Jaki był Johnny, może co? Jaki był Johnny? Ha. Jakim był dzieckiem? Johnny był dobrym chłopcem. Czasem bił się z innymi dzieciakami, które nazywały mnie... Wie pan. Wiem. Chyba na swój sposób rozumiał, co się dzieje wokół niego. To wszystko? Koniec pytań? Nie. Może sprawdźmy, kogo ona podejrzewa. Czy podejrzewała pani kogoś o porwanie? W moim zawodzie spotyka się dużo różnych pobabrańców. Tak, co ty nie powiesz? O tym myślałam. Ale to nie miałoby wcale sensu. No raczej nie bardzo. Jaki facet, który korzysta z usług... Nie mógłby tego zrobić. ...takich pań, doczepiałby się do jej dziecka. I tym wszystkim dzieciom. Nie pal. Zapali pan? Dzięki, nie, rzuciłem. Mądrze. A ja nie paliłem. Ha, ha, ha. Kto pali, to nie lepiej rzuć. No, dalej, dalej, dalej. No właśnie, kim jest ojciec? A co z ojcem Johnny'ego? To nieudacznik bez pracy. Jak wracał pijany, to lubił mnie bić. Odszedł, kiedy Johnny zniknął. Tyle go widziałam. Tchórz. Dobrze, że odszedł. Mhm. Dom? Johnny mieszkał z panią? Tak. Oczywiście pilnowałam, żeby nie spotykał moich klientów. Chciałam to rzucić. Potrzebowaliśmy pieniędzy. Próbowałam zarobić tyle, żeby nas stąd wyrwać. Czas minął, panie Shelby. Mam nadzieję, że to panu starczy. Teraz proszę wyjść. Za wiele się nie dowiedzieliśmy, w sumie. Dobra. Jeśli pani sobie przypomni cokolwiek, proszę zadzwonić. No to nara. Może sobie coś przypomnie, a może nie. Zobacz. What the fuck? The fuck? Aha, inhalatorek. Czyżby astma? To jeden koleś, który może to... Sprawdźmy. The fuck? Czego chcesz, złamasie? Loren! W porządku? Masz się bosko! Pietrzonek, frajerze! Znowu ty? Nie ma takiego bicia. Kłopotów, to je znalazłem. Tak, co ty nie powiesz? A fucker, pomyliłem wszystkie. Dobrze jest. Nie. No, nie. Faken. Dzwonię po glidę, tak, jasne. Jakby to coś dało. No, zdychaj, stary.
O, nie ma, nie ma. Co za frajer. Dobra. No. No nie dednie. No co za... No, no... No jeszcze trochę. O! Jeszcze się zobaczymy. Złama się. No co ty nie powiesz? Nic panu nie jest? Widać nie. Mnie nie, jemu tak. Kto to był? Były klient, który się mnie uczepił. Jak zaczął się robić agresywny, to kazałam mu znikać. Proszę na siebie uważać. On pewnie tu wróci. Przepraszam za bajzę. Panie Shelby? Tak? Dzięki. Spoko. Nadal nam to nie pomogło w niczym. Jesteśmy... Kim jesteśmy? Lecimy jeszcze dalej. Dobra. Czym lub kim jesteśmy teraz? Trollololo. Brzmi. Okej, co dalej? Chodźmy tutaj, zobaczmy. Pod teren zamknięty, proszę pana. Proszę się cofnąć. Agent Norman Jader. FBI. Ma pan jakąś odznakę, panie Jader? Tak. Oczywiście, że tak. Dobrze. Może pan wejść. Okej. Co tam mieliśmy? Blake. Szukam porucznika Cartera Blake'a. Znajdę go tu? Widziałem go tu wcześniej. Powinien gdzieś być. Dzięki. Okej. Czyli mamy zaś porucznika Blake'a. What the fuck? Zapis notatki wideo. Agent 47023, Norman Jaden, wtorek, 4 października 2011, godzina 8.14. Czyli dwa dni temu... Dwa dni temu minął rok. Co to mamy? Wow! Nice! Nie ma związku z rozwiedzeniem. Szukam porucznika Cartera Blake'a. Dzięki. Okej. Dzięki wielkie, dzięki. Choćby jesteś mało rozmowny, ale pomogłeś mi swoim spojrzeniem, swoim dziwnym spojrzeniem. Co by was nie zamęczyć okularami? I żeby to wyglądało w miarę tak, jak powinno wyglądać, a nie
bez szacunku podchodzi do drugiej osoby w okularach. Porucznik Blake, agent Norman Jaden z FBI. Byłem dzisiaj na pańskim posterunku, powiedzieli, że pan tu jest. Jeśli jest pan miłośnikiem autostrad, deszczu i trupów, to dobrze pan trafi. Mike, powiedz temu złomasowi w buldożerze, żeby spastował na chwilę. Własnych myśli nie słyszę. Robi się, porucznik. No, idzie pan? Jaden. Tak, idę, idę. Co się stało? Dziś o 6 rano jakiś facet wyszedł z psem na sranie i znalazł ciało. Na razie wiemy niewiele. Z tego, co udało nam się zebrać, wygląda to na robotę zabójcy z origami. Przyczyna jakaś? Wiemy, co spowodowało śmierć? Na ciele nie ma śladów. Możliwe, że został utopiony, jak pozostali. No i co z tym koronerem? Jest już w drodze, poruczniku. Czekamy już godzinę do kurwy nędzy. No właśnie, jaki był czas? Czy czas zgonu został ustalony? W ostężeniu pośmiertnym? Było to nie dalej jak 6 godzin temu. Więcej dowiemy się, jak przyjedzie koronę. To kim była ofiara, może najpierw? Czy już ciało? Jeszcze nie. Niedługo będziemy wiedzieć więcej. Tony! Dziennikarzyny mają zakaz zbliżania się na kilometr od tego miejsca, jasne? Tak jest, poruczniku. A może świadkowie jacyś? Jacyś świadkowie? Jeszcze nie. W takiej okolicy? Wątpię, żeby ktokolwiek coś widział. Wiesz, jestem trochę zajęty. Może porozmawiam o tym później, na posterunku. Jasne, nie ma spraw. Mogę się tu rozejrzeć? Proszę bardzo. Okej. Okay. Hej, Jaden. Niech pan da znać, jak pan coś znajdzie, dobra? Działamy w jednej drużynie. Weźmy swoje oryginalne okularki. Właśnie, gdzie jest ciało? Może pierw chodźmy... Kawa? O, nie mów stary, że masz kawę przy sobie. Gdzie jest ciało, 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 ciało? Myślę, że najlepiej zacząć sprawdzenie ciała, a dopiero później szukać ewentualnie śladów. I tak dalej. Na ciele będziemy mogli mieć jakieś ślady. A wtedy będziemy mniej więcej też wiedzieć, gdzie możemy czego szukać i co się na tym ciele znajduje. Tutaj jest to ciało? Chyba tak, no. Uwaga do... Okej. Ofiara leży na plecach. Brak śladów użycia przemocy. Ej, posprawdzajmy. Na piersi ofiary została umieszczona orchidea. Figurka origami w prawej ręce. Palce prawdopodobnie zaciśnięte po śmierci. Czyli to musiał zrobić już zabójca. Okej. Okay. Ofiara to Jeremy Bowers. Zaginiony 5 dni temu. Sprawdź w pliku. Rana powierzchowna na prawym udzie. Analiza próby krwi wskazuje, że jest pośmiertna. Prawdopodobnie zadrapanie powstało przy przenoszeniu ciała. Wyniki badania krwi wskazują na długotrwały stan wyczerpania fizycznego. Czyżby się utopił? Twarz ma umarzaną głowę, tak jak inne ofiary. Przecież pada, no to... Wow, 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 wow. Niedobrze to wygląda. Oj, niedobrze. Nie wiem, czy damy radę. Dobra. Wstańmy. Zbytnio dużo nam to nie mówi teraz. Mam jakieś ślady. Uwaga do Igo. Próbka bez znaczenia. Pochodzi od jednego z policjantów badających miejsce. Okej. Czekajcie. Tutaj mamy... Pyłki orchidei pewnie, tak?
uwagę do Igo. Wykryto pyłki orchidei. Zapewne z kwiatu przyciele ofiary. Zapewne, skoro miała orchideę na plecach. Sprawdźmy jeszcze, mamy tu coś? Ślady należące do policjantów. Czekajcie, tu mamy jeszcze jakieś ślady. Ale czy one nam coś powiedzą? Dobra, to w takim razie chodźmy za śladami, sprawdźmy to. Nie możemy tam wyjść. Nie za bardzo. Nie ma nic. I też nie. No nie przejdzie przez tory, lol. Czekajcie, tu coś jest. A właśnie. Na ogrodzeniu za torami kolejowymi znaleziono ślady. Pochodzą od ofiary. Zabójca przyszedł stamtąd, żeby porzucić ciało i prawdopodobnie na płocie spowodował zadrapanie. Aha. Okej. No dawaj stary, do góry. O, dokładnie. Pięknie ci to idzie. Dalej. Okej. Ale tutaj mamy w sumie zejście z autostrady. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli zabójca myśli, to przyjechał samochodem. Po czym odjechał. Na pewno. Wracaj. To co to jest? Ślady opon na poboczu drogi za nim motorem. No to mamy wszystko jasne. Sprawdźmy to już wszystko. Jak zobaczymy? Tak, jechał. Tak. Czyli zabójca jechał samochodem, przywiózł tą ofiarę, tylko pytanie, czy ofiara już była martwa, przywiózł tutaj. Zatrzymał samochód, zwlógł ją tam i tam ją zostawił. Ajaj. Stary, nic ci nie jest. Okej. Dobra. No co, myślę, że to chyba będzie wracać, bo nic tutaj nie mam. Wiemy, że sprawca przyjechał samochodem. Po czym porzucił ciało ofiary i oddalił się z miejsca zdarzenia. Wracam na posterunek. Zostaje pan? Nie, wracam. Nie, dość się napatrzyłem. Też uciekam. To co, wiemy tyle, że kim jest ofiara. Wiemy to, że została
prawdopodobnie utopiona oraz ślady wskazują na zabójcę z origami. Wiemy też, że przyjechała osoba, która to tego się dopuściła, samochodem i zostawiła ciało tutaj. Ale nadal nie wiemy, kim jest zabójca i z kim mamy do czynienia, także pewnie wrócimy. Okej, no to wracamy i pewnie będziemy kończyć ten odcinek. Także cóż, ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w przyszłym odcinku z gry Heavy Rain. Trzymajcie się, no i pa, pa.